Zatem, szanowni państwo, wybiła już godzina 9, więc możemy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Siódme już spotkanie z cyklu Poranki z PIBR. Tematem dzisiejszego poranka są kluczowe zmiany w kodeksie etyki 2024, czego nie wolno nam przeoczyć. Pozwolą państwo, że przedstawię i przekażę głos prowadzącemu dzisiejsze spotkanie, czyli panu Piotrowi Witkowi, członkowi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przewodniczącemu Komisji do Spraw Etyki. Panie Piotrze, zapraszam, bardzo proszę o przedstawienie gości dzisiejszego poranka i życzę, korzystając z okazji, życzę państwu owocnego spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Agnieszko. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkie koleżanki i kolegów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ten poranek, mam nadzieję, przy dobrej kawie lub herbacie, ja tutaj pokazuję, że coś mam w ręku, będziemy mogli spędzić razem. Jest mi bardzo miło też dlatego, że jestem we wspaniałym gronie moich koleżanek, które no, wraz ze mną dzisiaj wprowadzą nas w ten świat rzeczywiście, czego nie wolno nam przeoczyć, tak zadaliśmy takie pytanie. I pozwólcie, że przedstawię, myślę, że pewnie w większości nie trzeba, ale jednak chciałbym, żebyśmy wiedzieli, dlaczego się tego tematu podejmujemy. Więc są z nami po pierwsze Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, która jest zastępcą prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, też członek Komisji Etyki i partner Małej Kancelarii Audytorskiej, która no, będzie z nami dzielić się doświadczeniami i z Komisji Etyki, ale też ze swojej praktyki. Agnieszko, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Patrząc w kolejności u mnie na ekranie, witam też bardzo serdecznie Agnieszkę Miller-Grządkę, która jest członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, też Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i jest dyrektorem w dużej firmie audytorskiej, która należy do międzynarodowej sieci. I Agnieszko, bardzo serdecznie Cię witam i bardzo liczę na podzielenie się też Twoim doświadczeniem, bo wiem, że ono jest ogromne, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o etykę w dużych firmach, wyzwań jest bez liku. Dzień dobry, witam. I witam bardzo serdecznie też moją koleżankę z Gdańska, panią dr Katarzynę Koleśnik, która jest członkiem Komisji Etyki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i członkiem Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku. Jest wykładowcą akademickim, jest praktykiem również i będzie z nami dzisiaj się dzieliła, ponieważ Kasia naszej komisji między innymi przygotowuje i opracowuje zmiany w zakresie wchodzących uregulowań dotyczących kodeksu etyki. Kasiu, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mam nadzieję, że nas słychać dobrze. To zachęcam, żeby użyć czatu, a przy okazji, żeby właśnie zobaczyć, że jest też miejsce na zadawanie pytań, bo to jest dość ważne, żeby dzisiaj to, co będziemy mówili, też było jakoś w jakiejś interakcji. Oczywiście będziemy starali się zaprezentować to, co jest ważne. Natomiast z drugiej strony też oczekujemy, że jeśli gdzieś coś wzbudzi Wasze wątpliwości, to prosimy też o zadanie tych pytań. Być może odpowiemy po, jeżeli one będą obszerne. Natomiast zagadnienie dzisiaj jest po raz pierwszy pokazywane. Ja zanim oddam głos Kasi, bo zaczniemy pewnie od tego, no żebyśmy weszli w tę tematykę, jakie są te kluczowe zmiany, to chcę powiedzieć, że na naszej stronie bije licznik. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję sprawdzić, ile tam... 33 dni. No właśnie. Dzisiaj dokładnie 33 dni przed tym, jak wejdą zmiany w życie. W związku z tym bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby z kodeksem się oswajać. A zaczniemy to nasze spotkanie od pytania, które chciałem zadać Kasi. Kasiu, wiemy, że ta zmiana w kodeksie, która wchodzi w Polsce w życie, bo no, musimy mieć świadomość, że kodeks żyje pewnymi zmianami w każdym kraju, jest publikowany przez ASB, regularnie zmiany są publikowane, natomiast u nas w Polsce wchodzą pewne istotne zmiany, po kilku latach modyfikujemy ten kodeks. No i chciałbym zadać Ci pytanie, jakie są te kluczowe zmiany? Na co powinniśmy jako my biegli zwrócić uwagę? Gdzie ten nasz wzrok skierować, w czym i w których zagadnieniach rzeczywiście warto, żebyśmy się zagłębili. Dobrze, to wydanie podręcznika z roku 2022 w porównaniu do roku 2018
Można tutaj, jeśli chodzi o zmiany, pogrupować na 6 zasadniczych kategorii, tak? I pokrótce na początku ogólnie je omówię, a następnie wskażę, które z nich są najobszerniejsze. Więc jeśli chodzi o kategorie zmian, no to pierwsza to jest taka na poziomie ogólnym, tak? To są zmiany do kodeksu, które, jak to wskazano, uwydatniają rolę zawodowego księgowego i jego mentalne nastawienie. Ta część zmian ujęta jest w części pierwszej, czyli ogólnej, związana z zastosowaniem ramowych założeń koncepcyjnych. I celem tej zmiany, jak tutaj Rada Międzynarodowych Standardów Etyki wskazała, jest przede wszystkim takie wyraźne uświadomienie biegłym rewidentom, że przestrzeganie postanowień kodeksów jest warunkiem, który pozwala wywiązywać się zawodowym księgowym w celu działania w interesie publicznym. I pod tym jakby idee są podporządkowane, wprowadzone nowe wskazówki i zmiany. Tutaj, jeśli chodzi o ten obszar, to przede wszystkim wzmocniono podstawowe zasady etyczne, w szczególności jeśli chodzi o zasadę uczciwości i obiektywizmu i profesjonalnego postępowania. Tutaj, gdybym miała Państwu podać przykład, no to jeśli chodzi o zasadę uczciwości, tak, to ja tutaj sobie zapisałam, że została ona wzmocniona przez dodanie kwestii posiadania siły charakteru, tak? Czyli innymi słowy, zawodowy księgowy powinien cechować się siłą charakteru, aby postąpić właściwie w trudnych sytuacjach. I to jest właśnie jeden z nowych zapisów, który został dodany, opisując zasadę uczciwości. Kodeks, żeby jeszcze doprecyzować, tak, tę zasadę, to tutaj wspomina, że zawodowy księgowy powinien cechować się siłą charakteru, aby postąpić właściwie w trudnych sytuacjach i co jeszcze podkreśla, nawet wówczas, kiedy ta decyzja może skutkować konsekwencjami dla jego życia osobistego czy w jego powiązaniach zawodowych, tak? Także tutaj jakby ta cecha charakteru jest wyraźnie podkreślana w kodeksie etyki, tak? Co jeszcze? Jeśli chodzi o zasadę obiektywizmu, to sama idea zasady obiektywizmu tutaj nie uległa zmianie, natomiast kodeks tutaj zwrócił uwagę na psychologiczne aspekty związane z podejmowaniem decyzji i to wątek później troszkę rozwinę, ale podaję przykłady tak zwanych uprzedzeń, tak, które skutkują tym, że podjęta decyzja po prostu może być błędna, mimo że możemy do końca tego nie być świadomym. Tutaj wejdę Ci w słowo i powiem, tak? Że rzeczywiście te kwestie uprzedzeń to jest temat, który myślę, że często brakuje nam wejścia troszkę w głąb, żeby zobaczyć, że my też jako ludzie podlegamy pewnym mechanizmom psychologicznym, prawda? I to powoduje, że przychodzimy czasami do klienta z pewnym nastawieniem. Ono wynika z wielu naszych poprzednich doświadczeń. Nasz sceptycyzm jest ważny, podejście oczywiście to jest niezwykle ważne, ale też zachęcamy, żeby spojrzeć na tą kartkę dotyczącą uprzedzeń, bo ona bardzo ciekawie opisuje pewne mechanizmy psychologiczne. Ja chciałem tylko zwrócić, Kasia, czy ty chciałaś nam coś pokazać? Bo jeśli tak, to nie mamy slajdów. Tak, za chwilkę. Tutaj, okay. Jeżeli na ten temat już tutaj uwzględniłeś, to tylko może dopowiem jako ciekawostkę, że przykłady stronniczości, które podaje kodeks etyki, on tak naprawdę to nie jest nic nowego, bo to są tak zwane skróty myślowe albo uprzedzenia, które opisywane są w naukach z zakresu ekonomii behawioralnej, która właśnie bada psychologiczne aspekty podejmowania decyzji. Także po prostu te postanowienia zostały do kodeksu włączone po to, aby zawodowych księgowych po prostu uczulić, tak, że w sposób świadomy bądź nieświadomy na tego rodzaju uprzedzenia możemy być narażeni. Ich walka jest trudna, tak, bo z racji tego, że mają one też charakter nieświadomy, tym niemniej tu podkreślam, że uważa się, że świadomość tych uprzedzeń minimalizuje ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Także tutaj też zachęcam. To jest naprawdę ciekawe opracowanie, coś nowego, tak, w kodeksie etyki, które wydaje mi się, że w wielu aspektach, tak, może nam pomóc po prostu przy podejmowaniu decyzji, w szczególności tam, gdzie tych kwestii do rozstrzygnięcia jest po prostu bardzo, bardzo wiele. Wracając tutaj do kluczowych zmian w kodeksie etyki, to jeśli chodzi o część pierwszą, to tutaj jeszcze kodeks doprecyzuje koncepcję tutaj dociekliwego umysłu, który jest niezbędny, tak, do stosowania ramowych założeń koncepcyjnych i też tutaj w sposób bardziej wyraźny podkreślono znaczenie wewnętrznej kultury organizacyjnej firmy właśnie w promowaniu zasad etycznych. Tak jak powiedziałam, to są zmiany ujęte w części pierwszej kodeksu, czyli tej części ogólnej, która ma zastosowanie do wszystkich zawodowych księgowych.
Drugie, kolejne dwie grupy zmian, tak, one są opisane oddzielnie przez ISB, tym niemniej one są ściśle ze sobą powiązane. To są zmiany do kodeksu wynikające z wprowadzenia nowych międzynarodowych standardów zarządzania jakością oraz ze zmienionego standardu badania 220 zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego. I w kodeksie to są zmiany dostosowawcze, które właśnie wynikają tutaj z wprowadzenia nowego pakietu zmian. Tak? To są zmiany o tyle obszerne, że one są ujęte w różnych rozdziałach kodeksu. My nie znajdziemy ich w jednym miejscu, tak, w jednej części. Ja właśnie tutaj będę chciała pokazać, gdzie między innymi, tak, one właśnie te zmiany są ujęte. Ale tak jak mówię, to są zmiany dostosowawcze wynikające z wprowadzenia nowych tutaj międzynarodowych standardów zarządzania jakością. To dodajmy, że wszystkie firmy już wdrożyły te zmiany, gdyż termin wdrożenia w Polsce upłynął. Jesteśmy już też po kontrolach pana, po wskazówkach w tym zakresie. Natomiast rzeczywiście kodeks etyki dopiero teraz wprowadza ujednolicenie i pojęć, bo to też jest ważne, że pewne definicje tak, się pojawiają, tak. Prawda? Pojawiają się pojęcia, które znamy już ze standardu zarządzania jakością, ze standardu 220, więc to trzeba czytać razem. To znaczy kodeks etyki nie jest oderwany dziełem od pozostałych standardów. Myślę, że na to też powinniśmy zwracać uwagę, nie? Tak, jak najbardziej. I kolejna, czwarta grupa zmian, istotna, tak? Moim zdaniem to będą zmiany dotyczące wynagrodzeń. Zmiany kodeksu tutaj, one są w szczególności, proszę Państwa, ujęte w częściach 4a i 4b tutaj kodeksu, czyli międzynarodowych standardach niezależności. Tutaj wprowadzono nowe regulacje, ale też rozszerzono szereg wskazówek, tak, dla zawodowych księgowych, w szczególności tutaj do pomocnych do oceny zagrożeń dla podstawowych zasad etycznych, i tutaj zmiany w tym zakresie postanowienia są też o tyle ważne, że po prostu powinniśmy je analizować, uwzględniając też przepisy ustawy o biegłych rewidentach i w kontekście dla badania jednostek zainteresowania publicznego też rozporządzenia tutaj unijnego. I tu to nie ukrywam, to jest też jedna z szerszych, tak, z bardziej obszernych zmian, jakie tutaj wprowadzono do kodeksu. I Łukasz, następna ja, tutaj grupa... Tu Kasia, tak? Już ci wejdę w zdanie i powiem, że wykonywaliśmy tutaj na LinkedInie taką próbną ankietę, żeby określić, co dla biegłych stanowi wyzwanie, jeśli chodzi o kodeks etyki. I okazało się, że koleżanki i koledzy wskazali wyraźnie, 64%, że właśnie wynagrodzenia, że to jest ten element, który faktycznie budzi nasze wątpliwości. Więc dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, na pewno do tego nawiążemy. Tam jest szereg różnych zmian i dla dużych firm ważnych, i dla mniejszych firm, i dla średnich firm ważnych. Oczywiście w różnym zakresie. Będziemy się starali z Wami podzielić troszkę tą perspektywą, powiedzmy, z siedzenia w różnej wielkości organizacji. Natomiast wynagrodzenia, tak, to jest element, który powinniśmy na pewno bardzo uważnie przestudiować. Tak, i następną grupę zmian, którą ujęto w kodeksie, która też nie ukrywam, jeśli chodzi o ilość wprowadzonych i nowych postanowień, ale też dodano bardzo wiele nowych wskazówek, dotyczy grupy zmian związanych ze świadczeniem usług nieatestacyjnych. I te zmiany tutaj, jeśli chodzi o ich umiejscowienie w kodeksie, też są ujęte w części tutaj 4a, dokładnie w rozdziale 600, czyli rozdział, to jest rozdział, który w całości jest poświęcony właśnie świadczeniem usług nieatestacyjnych tutaj dla klientów badania i w konkretnych podrozdziałach tutaj tego kodeksu. I też, tak jak mówię, są zawarte nowe postanowienia i też bardzo wiele jest tutaj nowych wskazówek, które będą pomocne dla zawodowych księgowych tutaj przy ocenie pewnych zagadnień, tak? I zmiana tutaj ostatnia, którą chcę wspomnieć, to oczywiście jest polonizacja, tak? Tutaj wielokrotnie na stronach internetowych PIBR-owskich, różnego rodzaju opracowaniach już była ta zmiana sygnalizowana. Tutaj kodeks etyki, tak, po raz pierwszy w tym dokumencie uwzględniono przepisy prawa obowiązujące tutaj na gruncie krajowym. Mówię tutaj w szczególności o przepisach ustawy o biegłych rewidentach oraz dla jednostek zainteresowania publicznego przepisach rozporządzenia unijnego. I po drugie, kodeks etyki też
w ramach polonizacji uwzględnia tutaj zalecenia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, które wynikają z obserwacji, jakie Polska Agencja Nadzoru Audytowego poczyniła podczas tutaj obserwacji w trakcie kontroli firm audytorskich. Te zmiany zostały tutaj oznaczone w kodeksie etyki kolorem szarym i żeby może Państwu zilustrować, tak, w jaki sposób to zostało uwzględnione, to ja tutaj przygotowałam w kodeksie etyki, tak, właśnie te dwie grupy zmian, jak one wyglądają i też zwracam uwagę, dlaczego one są istotne, także za chwilkę tutaj Państwu udostępnię ekran. Poproszę tylko uczestników, żeby powiedzieli, czy widoczny jest kodeks etyki, tak, czy on jest widoczny. Mam tylko do Was prośbę, żebyście... Tak, widzimy. Ja z mojej strony tylko jeden może komentarz, że ta polonizacja pojawiła się już jako w kodeksie etyki na bazie doświadczeń trójpaku tak zwanego, gdzie no wcześniej już tą polonizację zaczęliśmy przeprowadzać. To wiąże się z pewnymi wyzwaniami, bo przepisy ustaw czy rozporządzenia się mogą zmieniać. Niemniej jednak rzeczywiście ma to charakter taki pomocniczy zobrazowania, co dzisiaj w danym zakresie możemy znaleźć również w uregulowaniach, mówiąc krótko, krajowych. Kasiu. Dobrze, to jeśli chodzi o polonizację, tak, to pierwszy aspekt uwzględniony w kodeksie etyki, tak jak mówiłam, uwzględniono przepisy prawa, które obowiązuje w Polsce. I widziałam, że to w szczególności mowa tutaj o ustawie o biegłych rewidentach i przykład tego rodzaju tutaj uwzględnienia przedstawiam Państwu właśnie w kodeksie etyki w rozdziałach, które dotyczą tutaj obligatoryjnej rotacji, tak, firmy audytorskiej bądź kluczowego biegłego rewidenta. Ja tutaj sobie taki jeden z prostszych przykładów wybrałam. Dotyczy rotacji u klientów badania, którzy są jednostkami zainteresowania publicznego i tutaj w paragrafie R540 tutaj 5 macie Państwo podane regulacje, która została ujęta w kodeksie etyki. Kodeks etyki ten łączny okres podaje jako 7 lat i poniżej kolorem szarym są tutaj oznaczone uregulowania krajowe w tym zakresie, gdzie jak wiemy tutaj ustawa o biegłych rewidentach tą obligatoryjną rotację ustaliła na okres nie dłuższy niż 5 lat. I proszę Państwa, tutaj to jest może o tyle istotne, ponieważ musimy pamiętać, że w kontekście przestrzegania przepisów związanych z etyką my stosujemy przepisy surowsze, tak? Czyli jeżeli tutaj regulacja krajowa w sposób bardziej restrykcyjny dane zagadnienie reguluje, to jesteśmy zobowiązani właśnie tutaj stosować regulację krajową. Stąd też uwzględnienie tutaj tych przepisów prawodawstwa krajowego powinno być stanowić pomoc, tak, przy wykonywaniu zawodu i właśnie przy ocenie, tak, czy możemy dane tutaj czynność podjąć, czy też nie. I tak jak mówię, to jest pierwsze, czyli włączenie, tak, ustawodawstwa krajowego tutaj do kodeksu etyki. I druga tutaj w ramach polonizacji zmiana to jest właśnie uwzględnienie tutaj zaleceń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikającej tutaj z obserwacji w trakcie kontroli. I tutaj takim słynnym uwzględnieniem zaleceń, o którym też wielokrotnie tutaj już sygnalizowano i w mediach społecznościowych, na stronach internetowych PIBR-u, to jest wprowadzenie obligatoryjnej tutaj rotacji przy badaniu firm, które nie są jednostkami zainteresowania publicznego. Tutaj ta regulacja to jest jedyna regulacja, która jest ujęta tylko i wyłącznie w kodeksie etyki. Tego zapisu Państwo nie znajdziecie w ustawie o biegłych rewidentach, tak? A jest to wymóg, który będzie tutaj właśnie niebawem obowiązywać biegłych tutaj rewidentów, tak, i firmy audytorskie. To jest wymóg, tak, oznaczony z literką L, czyli jest to tutaj zobowiązanie i ten okres rotacji tutaj został określony na okres 10 lat. Tu może jedno ważne, co powiedziałaś, bo większość z nas, myślę, doskonale sobie radzi z kodeksem, natomiast ta literka R rzeczywiście wskazuje na wymogi. Pamiętajmy o tym, że kodeks zawiera też liczne materiały wspomagające, opisuje, daje przykłady, jak należałoby podejść, nie zawsze wyczerpuje. Prawda? Natomiast te wymogi w literze R rzeczywiście powinniśmy bardzo szczegółowo analizować, bo one no wprost odnoszą się do naszej praktyki i są do zastosowania. To przepraszam, że ci tu przerwałem, ale no właśnie, podsumowując trochę, no to kiedy wchodzą te zmiany i jak właśnie patrzysz na to z punktu widzenia tej obszerności, gdzie ten wzrok nasz skierować?
Dobrze, to już tutaj musimy teraz te zapisy po kolei rozstrzygnąć i oczywiście będziemy bazować na konkretnych przepisach. Więc jeśli chodzi o wejście w życie kodeksu, okres obowiązywania, tak? Może tak tutaj to sformułuję, to tutaj wedle uchwały, tak, Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zasady etyki, które są ujęte w nowym kodeksie, czyli w podręczniku z wydania z roku 2022, mamy tutaj podane, że mają zastosowanie do wykonania czynności, dla których, i tutaj to jest ważne, warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca roku 2024 lub później. I tutaj jest możliwość wcześniejszego zastosowania tutaj nowych postanowień kodeksu, co w takiej sytuacji jest tutaj podane, powinno być udokumentowane i na zasadach, które są określone w systemie wewnętrznej kontroli jakości. Ale tutaj może zastanówmy, co to znaczy, że obowiązuje w terminie, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca roku 2024. I tutaj ja, żeby wspomóc się tutaj, żeby rozstrzygnąć tak tę kwestię, to przeanalizowałam po prostu zapisy, tak, zawarte w standardach zawodowych i przeanalizowałam, co rozumiem przed pojęciem uzgadnienie warunków zlecenia. Te postanowienia, proszę Państwa, jeśli chodzi o badanie sprawozdań finansowych, są zawarte w Krajowym Standardzie Badania numer 210. Ja Państwu tutaj podałam konkretne paragrafy, które się do tej kwestii odnoszą. No i z tych zapisów można powiedzieć, że wynika, że uzgodnieniem tutaj warunków będzie data podpisania umowy o badanie. Tak? Tutaj macie Państwo podane, że biegły rewident uzgadnia warunki zlecenia badania z kierownikiem jednostki lub osobami sprawującymi nadzór i dalej, że uzgodnione warunki zlecenia badania zapisuje się w formie umowy zlecenia badania. Ja jeszcze przeanalizowałam sobie zapisy w tym zakresie dla innych czynności zawodowych, które firmy audytorskie świadczą, tak? Czyli przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych, tak? Tu też mamy określone, co należy rozumieć przez uzgodnienie warunków zlecenia i zobaczcie Państwo, wszędzie macie podane, że uzgodnione warunki zlecenia są zazwyczaj określone w umowie, tak? Tutaj dalej jeszcze pokazuję kolejny przykład, tak, dla innej tutaj czynności zawodowej, to mowa tutaj o usługach atestacyjnych innych niż badania czy przyglądy sprawozdań finansowych. Też macie Państwo warunki zlecenia ustalone w paragrafie 27 i też mamy tutaj określone, że one są określane z wystarczającą szczegółowością w umowie lub innej stosownej formie pisemnego porozumienia. Tak więc trzymając się tutaj litery prawa i zapisów zawartych w tych standardach, należy naszym zdaniem, tak, rozumieć przez to właśnie daty, tak, podpisania odpowiedniej umowy. Tak, czy słyszycie wszystko? Tak, jak najbardziej, tak. Dobrze, to tutaj jeśli chodzi o daty wejścia, natomiast tutaj komentując najobszerniejsze zmiany, tak? Jeśli chodzi o najobszerniejsze zmiany, to w pierwszej kolejności może powiem o zmianach dotyczących wynagrodzeń, tak? Bo tutaj na jeden ważny aspekt tutaj, którego firmy audytorskie badające jednostki zainteresowania publicznego tutaj nie mogą przeoczyć. Ale zaczynając od początku, tak, jeśli chodzi o zmiany dotyczące wynagrodzeń, tak, to tutaj dodano przede wszystkim paragraf, w którym wyraźnie wskazano, że zastosowanie ramowych założeń koncepcyjnych wymaga, tak, aby firma audytorska przed przyjęciem zlecenia dokonała oceny, czy poziom ustalony, tak, zaproponowany klientowi badania wynagrodzenie nie będzie stanowiło tutaj zagrożeń, tak, dla niezależności. I kodeks rozszerza tutaj szereg wskazówek, podaje tutaj czynniki, które będą pomocne dla zawodowych księgowych właśnie przy ocenie zagrożeń, które właśnie wynikają z określonego poziomu tutaj wynagrodzenia. Co jeszcze? I to może Państwu tutaj właśnie pokażę na slajdzie.
Ustalono też próg wynagrodzeń, tak, dla klientów badania, którzy nie są jednostkami zainteresowania publicznego, które wymagają tutaj od firmy audytorskiej podjęcia określonych działań. I to jest regulacja nowa, tak? Ja tutaj już za chwilkę do niej przejdę. I to jest mowa o nowym paragrafie, też oznaczoną literką L, czyli to jest też wymóg. I w tym paragrafie tak, tutaj ujęto, że jeżeli całkowite wynagrodzenie od klienta badania, który nie jest jednostką zainteresowania publicznego, przekracza tutaj 30% łącznych przychodów firmy, to wówczas się zobowiązuje firmę audytorską do podjęcia określonych działań, czyli ma tutaj przyjąć określone, zastosować zabezpieczenie. Ja tutaj podkreślam, że ten próg 30% to jeszcze nie oznacza, że firma audytorska ma zrezygnować ze zlecenia audytowego, tak? Nie jest to tożsame, ale obliguje on firmę audytorską właśnie do podjęcia działań, tak? I tutaj kodeks wskazuje, że te dwa działania mogą być dwojakiego rodzaju, także albo przed wydaniem opinii z badania sprawozdania finansowego, tutaj za piąty rok, osoba, która nie jest współpracownikiem firmy, dokonuje przeglądu prac, tak, albo drugie możliwe do zastosowania zabezpieczenie jest takie, że po wyrażeniu opinii za rok piąty, tak, a przed wydaniem opinii za rok szósty, też dokonuje się przeglądu prac przez zawodowego księgowego, ale spoza tutaj firmy audytorskiej, tak, czyli który nie jest współpracownikiem firmy. To jest nowy zapis, tak, tego zapisu w odniesieniu właśnie do badania spółek, które nie są jednostkami zainteresowania publicznego, nie było. I też tutaj uczulam, że ten przepis też należy odczytywać łącznie z przepisem zawartym w artykule 70 ustawy o biegłych rewidentach, w której Państwo macie określony próg przychodów na poziomie 40%, ale ten próg tutaj już w ustawie o biegłych rewidentach jest wskazany, że po przekroczeniu tego progu w okresie ostatnich 5 lat zlecenie badania nie może być kontynuowane. Czyli podsumowując, tutaj już w okresie wcześniejszym, tak, czyli po przekroczeniu progu 30%, no będziemy zobligowani tutaj już do podjęcia działań, tak, podkreślam, to jeszcze nie jest tożsame z rezygnacją zlecenia, ale obligatoryjnie należy podjąć tutaj określone działanie i zastosować tutaj zabezpieczenie. I tak jak mówię, to jest nowy zapis ujęty właśnie w nowym tutaj kodeksie. Etyki. Kasiu, tu pozwolę sobie wejść w zdanie i żeby troszkę też było bardziej dyskusyjnie, to dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. Pewnie chciałem też Agnieszkę Kryśkiewicz-Burnos poprosić o komentarz, bo to dotyczy często no, mniejszych organizacji, mniejszych firm audytorskich, ale może ważna jedna rzecz. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że to, co Kasia przed chwilą powiedziała, to jest typowy sposób spojrzenia kodeksu na wiele spraw. Pokazuje na zagrożenie, a potem wskazuje, czy jest możliwość w ogóle wprowadzenia zabezpieczenia, prawda? Bo to jest taki no, standard, który się pojawia na wielu, wielu stronach kodeksu etyki w różnych sprawach. Tu akurat rozmawiamy o wynagrodzeniu i taki mindset, takie podejście powinniśmy sobie wypracowywać, że jeżeli widzimy, że jest jakieś zagrożenie dla spełniania, mówiąc krótko, zasad, które wynikają z ramowych założeń koncepcyjnych i z założeń kodeksu, no to powinniśmy się zastanowić, czy jest zabezpieczenie. Uwaga, w niektórych sytuacjach pewnie powiemy, nie ma takiego zabezpieczenia. Należy zakończyć współpracę. Ale w tym konkretnym przypadku, Agnieszko, do ciebie chciałem skierować, Agnieszko Kryśkiewicz-Burnos, do ciebie skierować pytanie, bo rzeczywiście rozmawialiśmy na ten temat, że to jest coś takiego, na co być może część biegłych do tej pory nie zwracała uwagi, tak? 40%? Tak, ale 30%? No to już jest różnica. Jak na to patrzysz? Tak, z perspektywy małych firm audytorskich, to na pewno będzie duże zaskoczenie, bo my dotychczas w obowiązującym kodeksie jeszcze dziś mieliśmy do czynienia z progiem 15-procentowym, ale dedykowanym dla jednostek zainteresowania publicznego i to jakby nie dziwiło, to dotyczyło tych firm audytorskich, które współpracują z jednostkami zainteresowania publicznego, nie dotyczyło tych, którzy na ten rynek, w ten obszar nie wchodzą. Tymczasem właśnie paragrafem 410
15 wprowadzono obowiązek, który jest dla mnie osobiście dużym zaskoczeniem. Pewnie będzie sporym kłopotem. I to nie tylko dla mikrofirm audytorskich, czyli tych, które są prowadzone w formie jednoosobowej, ale również dla małych i powiedziałabym nawet średnich firm audytorskich. Bo drodzy Państwo, ja chciałam zwrócić uwagę na zapis. Tam jest mowa o tym, że po przekroczeniu 30% wynagrodzenia od jednego klienta, firma audytorska ma obowiązek rozważyć zgodnie z założeniami koncepcyjnymi, tak, zgodnie z tą metodologią oceń i zastosuj, ma rozważyć, czy dostępne zabezpieczenia, które są wymienione w kodeksie, mogą zadziałać, bo jeśli nie, jeśli firma audytorska stwierdzi, że nie, no to musi, pomimo że to jest próg 30-procentowy, wycofać się ze zlecenia. A jeśli uzna, że któreś z tych zabezpieczeń zadziała, to je zastosować, ale to też nie będzie łatwe, bo o ile w jednoosobowych firmach audytorskich zawsze pozyskanie kontrolera jakości czy inspektora, tak, który w ramach monitoringu ma przeprowadzić inspekcję zlecenia, jest koniecznością zwrócenia się do kogoś z zewnątrz, o tyle w firmach małych, średnich, tam gdzie współpracuje kilku biegłych rewidentów, tam gdzie są zasoby, wśród których można wyznaczyć kontrolera jakości, nagle się okazuje, że na podstawie tego paragrafu tego zrobić nie wolno, bo przekroczenie 30-procentowego progu wynagrodzeń od klienta powoduje, że my mamy albo przeprowadzić kontrolę jakości zlecenia, uwaga, korzystając z kontrolera, który nie jest związany z firmą audytorską, czyli nawet jak ja mam zasoby, to muszę się zwrócić na zewnątrz, albo też przeprowadzić inspekcję zlecenia, czyli ten cold review po wyrażeniu opinii, też zwracając się do kogoś spoza firmy audytorskiej. To wszystko po to, żeby zabezpieczyć, zagwarantować, zminimalizować i zmitygować ryzyko czerpania korzyści własnych, autokontroli. Tak. Także ale to jest duża niespodzianka dla mnie, bo 15% już jakoś się oswoiłam przez tyle lat. Rozumiem, że tu Agnieszka podzieli się z nami, jak to funkcjonowało, bo tam jest chyba wymóg skomunikowania się z komitetem audytu, ustalenia wspólnie, jakie zabezpieczenia i tak dalej. Natomiast no, ten próg 30-procentowy, przypuszczam, że to nie będzie bardzo incydentalny przypadek, tak? Bo to już jest 30%, nie 40%. I warto o tym pamiętać. Ja tu chciałem zadać pytanie Agnieszce Milek-Grządce, które dotyczy właśnie tych przeglądów akt kontroli jakości, bo w dużych firmach no, jest to zabezpieczenie, które stosuje się powszechnie. Jak trudno to jest wprowadzić? To znaczy to rzeczywiście z punktu widzenia poszerzania ilości jednostek, no bo zobaczcie, coraz więcej okazuje nam się, że jakby kodeks czy nasze uregulowania wprowadzają nam, no to jeszcze tutaj przegląd, to jeszcze tutaj. To jeszcze jedna kontrola i kontrola kontroli. I jeszcze jedna kontrola kontroli, tak? Bo to się do tego sprowadza. Czy to się sprawdza? Jak w dużej firmie audytorskiej to wygląda, Agnieszko? Tak praktycznie to rzeczywiście jest rozważane? Jak wy na to patrzycie? Duża firma audytorska ma tą przypadłość przewagę. Albo zaletę czy przewagę, że ma zróżnicowane portfolio klientów i ma tam podstawę do wyliczania tego procentu 15 czy 30% no odpowiednio wysoką, więc ja powiem, że w naszym doświadczeniu mojej firmy nie miała miejsca nigdy nie taka sytuacja, mimo że w stosunku do JZ-ów, tak, mimo że my jako firma mamy jeszcze to obniżone do 10%, tak, funkcjonowało wewnętrznie, obniżyliśmy to do 10% i mimo tego nie mieliśmy takich przypadków w przeszłości, więc tutaj się nie mogę podzielić doświadczeniem, w jaki sposób następowało menedżowanie w momencie, kiedy to się wydarzyło, to przekroczenie. Więc czy jakby firma wiedziała, że to będzie po prostu przekroczone za dany rok, a w stosunku do niejodzetpów, czyli
to ten nowy wymóg 30% to tak samo, no może, mogę powiedzieć, że to się nie zdarza. No skoro 15% nie, to tym bardziej 30%, tak? No widzicie, ale to jest kolejny dowód na to, że to jest paragraf, to jest wymóg, który najbardziej dotknie mniejsze firmy audytorskie. Bo tam potrafię sobie wyobrazić, że to się może zdarzyć. Dobrze, tu postawimy kropkę i wrócimy do Kasi. Kasiu, na co jeszcze chciałbyś nam zwrócić uwagę w tej części wstępnej, bo chcielibyśmy pewnie przejść do omówienia konkretnych tematów. Czy jeszcze coś nam umknęło, zostało, na co takim ważnym okiem powinniśmy spojrzeć z punktu widzenia podstaw zmian? Może przejdę do zmian, które dotyczą świadczenia usług nieatestacyjnych, tak? Bo tak jak powiedziałam, tam też jest wprowadzony szereg tutaj nowych wskazówek, tak, i postanowień. Część z nich dotyczy badania wszystkich klientów, tak? I oczywiście w kodeksie zawarto dodatkowe też postanowienia przy badaniu klientów będących jednostkami zainteresowania publicznego. Tutaj mogę powiedzieć, że te nowe postanowienia mają na celu, tak, ułatwienie tutaj zawodowym księgowym ocenę, tak, czy świadczenie usług nieatestacyjnych. Po pierwsze, czy istnieje ryzyko, że wiąże się ono z przejęciem obowiązków zarządczych, które no, jest zabronione, tak, to wyraźnie w kodeksie wybrzmiewa. I po drugie, czy mogą się one wiązać z zagrożeniem dla niezależności i tutaj takim pierwszym kluczowym to jest zagrożenie autokontroli, tak? Drugie wymienione jest czerpania własnych korzyści bądź promowania interesów. I w tym kontekście kodeks zawiera szereg nowych postanowień i wskazówek przede wszystkim, tak? Które ułatwiają dokonanie właśnie takiej oceny i podane są też przykładowe zabezpieczenia, tak? Które mają minimalizować tutaj to zagrożenie i też tutaj od razu napomknę, bo o tym mówicie w trakcie spotkania. Mocno tutaj właśnie wybrzmiewa rola odpowiedniego kontrolera, tak, jako przykład właśnie zaangażowania odpowiedniego kontrolera, jako przykład właśnie zabezpieczenia, też właśnie między innymi przy ocenie, czy świadczona usługa nieatestacyjna może wiązać się właśnie z zagrożeniami, tak, dla niezależności. I tak jak mówię, te aspekty zostały dość mocno w kodeksie rozbudowane. W kontekście JZP dodatkowo, co jeszcze tutaj mogę powiedzieć, to też zwiększono obowiązki, tak, w zakresie przekazywania informacji osobom sprawującym nadzór. Tak. Tutaj nowe postanowienia w tym zakresie są wprowadzone, ale też postanowienia, tak, które dotyczą JZP, no tutaj analizujemy je łącznie z rozporządzeniem unijnym, tak, które te kwestie też tutaj reguluje, tak, natomiast jakby jeśli chodzi o kodeks, to rzeczywiście tutaj one są mocno rozbudowane, tak, w porównaniu właśnie do wersji z roku 2018. To ja nawiążę do tego, co powiedziałaś i tu rzeczywiście poproszę Agnieszkę Milek-Grządko o podzielenie się, bo chyba macie największe zdecydowanie doświadczenie. Ta rola odpowiedniego kontrolera, a też ta rola kontrolera jakości, ona się przewija bardzo wyraźnie przez kodeks. Zresztą to jest związane też z wdrożeniem systemu zarządzania jakością, z całym trójpakiem, o którym wcześniej wielokrotnie rozmawialiśmy. No i chciałem zadać pytanie, jak to funkcjonuje? Właśnie jakie możesz nam dać wskazówki, jak wykorzystać to w mniejszych firmach? Czym się kierujecie wy w kontroli jakości, czy przy tych przeglądach? Na jakiej podstawie, jaką dokumentację tu zastosować? Bardzo cię proszę, pokaż swoją perspektywę, jak ty patrzysz na to. Dobrze. No my z taką instytucją jak kontroler jakości i zlecenia, jak powiedziałeś, mamy już do czynienia od zawsze, jak sięgnę pamięcią, mamy rozbudowane, mieliśmy wcześniej, teraz mamy jeszcze bardziej wzmocnione polityki i procedury, które właśnie dotyczą angażowania osób będących kontrolerem jakości zlecenia. Mamy też przyjęte polityki, które określają w ogóle, które zlecenia podlegają takim przeglądom, takiej kontroli. W związku z wdrożeniem systemu wewnętrznej, no systemu zarządzania ryzykiem,
te procedury też po prostu były przejrzane, zaktualizowane, no ale to nie jest tak, że musieliśmy coś od nowa tworzyć, bo to po prostu istniało. To chciałam zwrócić uwagę to, że no, będąc dużą firmą audytorską, mając takie zasoby, mamy też taką wydelegowaną jedną osobę, która nominuje te osoby, które mają być kontrolerem jakości zlecenia, czyli ten przydział do danego zlecenia odbywa się, no można powiedzieć, tak niezależnie, tak? Bo zajmuje się tym jedna dedykowana osoba. Mhm. I ona oczywiście stosuje odpowiednie kryteria, tak? Bo też firma autorska zgodnie z KSKJ2 powinna określić też te kryteria. Zresztą sam standard też mówi o kryteriach, jakie powinien spełniać ten kontroler jakości zlecenia, więc jakby ta osoba, która nominuje czy dokonuje alokacji kontrolerów jakości zleceń do poszczególnych badań czy też innych zleceń, które takiej kontroli podlegają, no dysponuje takim, że tak powiem, rozbudowanymi tutaj politykami, procedurami. Mamy też to zaszyte w systemy, tak? Czyli jeśli dana osoba została zakredytowana, my to nazywamy, że to jest taka zakredytowana osoba, czyli to jest osoba, która może spełnić funkcję kontrolera jakości zlecenia, bo spełnia te kryteria stawiane przez i standard, i firmę, no to jest zaszyte w systemie takim informatycznym, więc jakby to wszystko ma ułatwić zarządzanie procesem. Natomiast jeśli chodzi o samo dokumentowanie, no to też jakby w oparciu o wymogi standardów badania, też wewnętrznej polityki, takiej metodyki badań, czy nawet posługując się tym, co jest w rozporządzeniu 537 i dotyczy kontroli jakości zlecenia w stosunku do JZ-ów, opracowaliśmy to, w jaki sposób to kontroler jakości zlecenia powinien dokumentować. Jest to też wbudowane w te szablony pracy służące udokumentowaniu, które my stosujemy. To są tak zwane checklisty. No, znaczy ja nie lubię tego słowa checklista, no bo checklista to ma taką konotację, że tylko to i nic więcej, nie? I to takie mechaniczne. Natomiast to jest bardzo pomocne przy takich, jak mamy dużo pracy, tak? Każdy z nas ma dużo pracy, to takie listy kontrolne bardzo pomagają w wypełnianiu tego, co się właśnie oczekuje od kontrolera jakości. To, co bym chciała jeszcze zwrócić uwagę, to, że po prostu trzeba odpowiednio wcześniej tego kontrolera jakości, to też jest podkreślone w standardach. Odpowiednie wcześniejsze zaangażowanie kontrolera, w zasadzie od samego początku, tak, bo też tutaj te zmiany, które miały miejsce i dotyczą wynagrodzeń, tak, to też są kwestie, które w danych okolicznościach powinny wymagać zaangażowania kontrolera jakości zlecenia, tak, już na tym etapie ustalania wynagrodzeń, żeby też w sposób obiektywny, niezależny od zespołu spojrzeć, czy od tego kluczowego typu perygnata spojrzeć, czy to wynagrodzenie odzwierciedla spełnia wymogi standardu, czyli odzwierciedla pracochłonność, wymagane kwalifikacje, tak, i złożoność. Tak. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo ja też na to zwróciłem uwagę, czytając kodeks, że ten kontroler już chodzi na etapie określania wynagrodzenia, co wydaje mi się, że w mniejszych firmach i średnich nie jest praktyką, w tym sensie, że my się tego uczymy, tak, że to jest już ten moment, w którym kontroler patrzy na pewne elementy związane z samym wynagradzanie. Rozumiem, że dokumentacja, bo tutaj też wspomniałaś, w jednostkach nie JZ-pach, ona jest podobna, jest identyczna, są jakieś istotne zmiany tego, co kontroler, jakby głębokość jego pracy, jak to oceniasz? No wiesz co, nie, to jest bardzo porównywalne do tego, co jest przy JZP, przy badaniach JZP, co de facto wynika też z tego rozporządzenia 537, artykuł 8, więc jakby no bo to patrząc tak koncepcyjnie na jego zaangażowanie, na jego rolę, tak, po co on jest, to można powiedzieć, że te informacje, czy te wymogi, które są spisane w rozporządzeniu 537 w stosunku do badań JZP,
no też mają zastosowanie w stosunku do niej OZP. Tak, to są te wszystkie kluczowe kwestie, w które kontroler powinien być zaangażowany i jest angażowany. No nie mówię, że to jest dokładnie toczka w toczkę to samo, tak. No, po prostu my to mamy wystandaryzowane, budowane w te narzędzia pracy, którymi się posługujemy. Więc jakby to o tyle łatwiej jest dla takiego kontrolera, że po prostu ma to odpowiednio do typu zlecenia, czy charakteru tego, czy rodzaju zlecenia, no, już dostosować. Dostosowane, tak. To żeby zamknąć tutaj też tą tematykę, to do Agnieszki może też pytanie Agnieszki Kryśkiewicz-Burnos. Agnieszko, to jest chyba nasza największa obawa co do mniejszych i średnich firm, tak? Jak sobie poradzimy i jak sobie radzimy z tymi kontrolerami? Jak ty patrzysz na to? No bo to jest wyzwanie, tam jest mowa o odpowiednim kontrolerze, o tym kontrolerze, który Kasia mówiła o tym, że czasami to są osoby spoza, nie współpracujące z firmą, tak? No to już w ogóle wchodzi no duże wyzwanie, tak? Jak to zrobić? Znaczy ja muszę powiedzieć, że absolutnie w małych, mniejszych firmach audytorskich to jest inny świat, ale ten inny świat wynika tak naprawdę z innej organizacji firmy i innej organizacji procesu badania, bo w dużych firmach audytorskich to jest konieczne, bo badanie jest obsługiwane czy realizowane przez zespoły. Tam istnieje konieczność kontrolowania na każdym etapie, czy informacje są przekazywane skutecznie, czy są dokumentowane wystarczająco, tak, bo gdzieś tam finalnie ktoś podejmuje decyzję i wyraża opinię, więc tu musi być ścisła kontrola na każdym etapie tego procesu i to mnie nie dziwi. I zdaję sobie sprawę, że to jest jedyne narzędzie, które pozwala funkcjonować i działać w tym modelu dużym firmom. Natomiast w małych firmach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Słuchajcie, ja tak od dłuższego czasu zastanawiam się, czemu służy kontrola jakości w ogóle, jaki ma cel? No, ma na celu stwierdzenie przestrzegania czego? Tak naprawdę kodeksu etyki. Bo wszystko się kryje, wszystko się, no tak, ale przestrzeganie standardów wynika z kodeksu. To kodeks mówi, profesjonalne postępowanie polega na przestrzeganiu wszystkich przepisów. Więc co do zasady, zobaczcie, kontrola jakości ma potwierdzić przestrzeganie zasad głównie wynikających z etyki, która się rozlewa na wszystkie inne standardy. I o ile kontrolowanie czy osoby nie będące biegłymi, niezobowiązane ustawowo do przestrzegania tych zasad ich przestrzegają, to jest dla mnie jasne i logiczne. To ja to rozumiem, że trzeba kształcić, nadzorować i im więcej osób zaangażowanych w proces, tym więcej jest tych czynności. O tyle w takim modelu jednoosobowego czy mikrozespołu badającego, gdzie udział w badaniu biorą tylko biegli rewidenci, to ta kontrola ma zupełnie inny wymiar, więc... No dobra, ale tu ja muszę od razu nawiązać Adrem, no bo między innymi kodeks, tutaj o tym żeśmy nie rozmawiali, ale rozszerza tą ideę dociekliwego umysłu, właśnie mówi o uprzedzeniach i no moje doświadczenie jest takie, nie wiem jak wasze, chętnie posłucham waszego doświadczenia, że jednak nawet bardzo doświadczony biegły czasami ulega tej krótkowzroczności. Absolutnie tych uprzedzeń. Absolutnie tak, prawda? Emocji się nie da wyłączyć. No właśnie. Emocji się nie da wyłączyć. Patrzymy na ten dociekliwy umysł chociażby, na to, że mamy analizować źródła, że mamy być otwarte, że mamy być wyczulone na dalszą informację, na to, co się dzieje. Czasami nam się to udaje, czasami się nie udaje. Ja chcę zapytać, a właśnie biegi... A już ci odpowiadam. Ale to tylko jeszcze doprecyzuję, bo tam się mówi o tym, że czasami musimy się sprzeciwiać innym osobom, jeżeli okoliczności tego wymagają, że musimy mieć inne zdanie, że musimy wskazać, że się nie zgadzamy, no i wziąć
przepraszam za potoczność, wybaczycie mi, na klatę wszelkie konsekwencje z tego związane, czyli no, mówiąc krótko, też stres. My o to tym jest bardzo ta siła mało charakteru, mówimy, tak? To jest ta dociekliwość, tak? I to są te uprzedzenia, co do których, tak jak wcześniej mówiłeś, to z psychologicznego punktu widzenia człowiek nie jest w stanie wyłączyć emocji, tak, które pomimo profesjonalnego postępowania gdzieś tam się mogą włączyć. Dlatego w tych modelach biznesowych, gdzie badania przeprowadzają biegli, kryteria zleceń poddawanych kontroli właśnie powinny obejmować nie tylko rodzaje, czy struktury, czy organizacje klientów, czy zakres działalności. Owszem, tak. Natomiast również okoliczności, w których dochodzi do jakichś sporów, dochodzi do jakichś dyskusji, problematycznych relacji z klientem. 240 mówi, przecież wskazuje, jakie okoliczności mogą sygnalizować, że zostajemy poddawani naciskom kierownictwa podczas procesu badania. I tutaj potrzebna jest przy określaniu kryteriów taka otwartość na faktyczne ryzyko i zagrożenia. No, każdy z nas ma świadomość, że ponosi odpowiedzialność. Każdy z nas powinien zabezpieczyć swój własny interes, żeby ktoś w trudnych momentach życiowych, tak jak powiedziałeś, ktoś wsparł, zerknął, czy rzeczywiście nie ulegasz emocjom za bardzo. I taki cel ma kontrola, więc ja bym była daleka od takiego mechanicznego określania kryteriów, a bardziej, jeżeli firma audytorska skupia się na usługach badania i rzadko wykonuje inne usługi atestacyjne, tak? Rzadko bada plan przekształcenia, mówię badania sprawozdań, rzadko inne czynności rewizji, to te usługi tak naprawdę są narażone na większe ryzyko i te, pomimo że występują rzadko, powinny być objęte kryteriami. Natomiast nie powinno się czynić zarzutu, mówię tutaj o kontrolach, o nadzorze, z tego, że kryteria obejmują takie jednostki, które akurat nie wpadły w pakiecie. No, pytanie, czy ma kontrola jakości ma wypełniać statystykę w firmie, że średnio, nie wiem, w małej firmie to dwie dokumentacje, jedna, a może pięć? Nie o to chodzi. Chodzi właśnie o zabezpieczenie. O to, że tak naprawdę o własny interes. Tak, tylko tak jak w dużej firmie, powiedzmy, te normy są mocno wyznaczone, to ja chciałem się odnieść do tego, że te zagrożenia istnieją, nie? Że jak spojrzymy, to każdy z nas ma tą tendencję czasami. Ja nie mówię, że no inaczej, powiem o sobie. Ja mam tendencję czasami do widzenia na przykład tylko tego, co jest reprezentatywne, tylko tego, co potwierdza pewną tezę, tak? No i tutaj właśnie ta pomoc kontrolera może być wskazana, tak? Absolutnie. Ja chciałem zadać Agnieszce pytanie, bo wydaje mi się, że duże firmy też poza kontrolą robią jeszcze inne rzeczy, tak? Że kontrola to już jest ten ostatni etap, tak? A co jeszcze można zrobić? Ja wiem, że no bardzo często mówimy o tych konsultowaniu, tak? O właśnie o pewnych przestrzeniach. Właśnie chciałam to wygląda? O tym powiedzieć, że to jest doskonałe narzędzie do wsparcia, tak? Do wspierania się. Znaczy, ja bym chciała tylko jeszcze zwrócić uwagę na to, w kontekście tego, co Agnieszko, ty powiedziałaś i Piotrze, na samą definicję kontroli jakości wykonania zlecenia zawartą w standardzie KSKJ2. Tam jest napisane, że to jest obiektywna ocena znaczących osądów dokonanych przez zespół wykonujących zlecenie i wyciągniętych wniosków. I tutaj ja bym podkreśliła obiektywna ocena. I to jest właśnie to clue chyba tego, no oprócz kompetencji, że taka osoba powinna posiadać, czy też odpowiedni czas na wykonanie tej kontroli ta osoba powinna oczywiście mieć, to clue tego jest właśnie ta jego obiektywność, czyli ta
to no, zapewnienie, że ta, że wybierzemy, czy firma wybierze tą osobę jako kontrolera jakości wykonania zlecenia, która ma te cechy obiektywności i niezależności, tak? Bo mówimy też, że ona powinna być niezależna od zespołu. To jest wbudowane jakby w samą definicję, tak? Że chodzi o tą obiektywność, czy spojrzenie z zewnątrz na to, co zrobił zespół, jakich osądów dokonał i czy to po prostu jest właściwe, co ten zespół zrobił. I to jest właśnie też ta siła charakteru, bo to ma znaczenie zarówno w stosunku do osoby kluczowego biegłego rewidenta, jak i w stosunku do osoby, która jest kontrolerem jakości, tak, że ona będzie miała tą odwagę powiedzieć temu kluczowemu biegłemu, że coś po prostu źle zrobił, tak? Albo idzie, że się nie zgadza. Absolutnie tak, a jeśli mogę, Aga, ale rozumiem, że są kryteria określania, które to zlecenia są poddawane takiej obiektywnej kontroli, tak? I tym kryterium jest, rozumiem, ryzyko związane z danym zleceniem. To jest jednym zleceniem. Z kryteriów u nas, ryzyko zlecenia, czy też ryzyko klienta jest jednym z kryteriów, dla których wymagamy zaangażowania kontrolera jakości zlecenia. To nie jest jedyne. Podwyższone ryzyko, wysokie ryzyko. My to mamy takie trzy grejdy, to jest wysokie ryzyko, tak, te wpadają nam w tą kategorię, do których. No dobrze, to postawię tu kropkę, bo moglibyśmy długo, rozumiem, że te konsultacje oczywiście zawsze wskazane, ja to jest coś... Jedną kwestię tylko w kontekście zmian, ponieważ tutaj Agnieszka Milewska podkreślała tutaj znaczenie obiektywizmu, kontrola jakości. Ja tylko króciutko nadmienię, że właśnie w nowym kodeksie etyki mamy ujęty nowy rozdział, tak, 325, który w całości właśnie jest poświęcony, w którym zawarto wskazówki pomocne do oceny obiektywizmu kontrolera jakości, tutaj już wykonania zlecenia, tak? I tutaj jeszcze już ten temat chciałabym tutaj zamknąć. No i to jest bardzo ważne, ten obiektywizm tej osoby. My dobrze wiemy, że ta osoba, tak jak Agnieszka troszkę między wierszami przeczytała, musi być wyważona, bo no, sama już wchodzi w zakresy, w których osądy, które dokonujemy, często są naprawdę skomplikowane, zawierają liczne założenia, tak? No, pewne spojrzenie na firmę, które wynika też z doświadczenia badania. My często w mniejszych firmach o tym mówimy. My tą firmę bardzo dobrze znamy, prawda? My tam jesteśmy trzeci, piąty rok, prawda? Fajnie, tylko że no, dokonujemy pewnych osądów, czy to jest właściwe i ten wzrok niezależny na pewno może nam pomóc. Dobrze, ja nie wiem, Kasiu, czy myśmy wyczerpali już tematykę, bo tak trochę ci głos odbierałem, przepraszam. Ale chciałem przejść do jednego z tych najważniejszych zmian, które no, musimy sobie krótko omówić, czyli te zmiany dotyczące zażyłości. To znaczy my nie chcielibyśmy, żeby wyszedł taki obraz o to, że teraz zmienia się tylko i wyłącznie fakt, że przy nie JZ-pach tak zwanych mamy obowiązek rotacji. Chcielibyśmy podkreślić, że tą kwestię zażyłości, jeśli tu Kasia mogłabyś skomentować, no to ona zawsze była w kodeksie, ona po prostu jest trochę bardziej doprecyzowywana, ona jest wskazywana, ona powinna być przedmiotem naszej analizy, czy nie dochodzi do tej zażyłości, nawet jeżeli badamy, bo kodeks jasno mówi, że nawet to może być po 3 latach, prawda? To naprawdę nie oznacza, że tylko czas się liczy, czas jest jedną z przesłanek, prawda? No ale są tu zmiany, do których musimy zerknąć, czyli jakie zmiany w zakresie tej nadmiernej zażyłości, rotacji, szczególnie przy niej odzetpach, jak to wygląda? Tutaj jeszcze dygresja, jeśli chodzi o kwestię nadmiernej zażyłości. Ja pamiętam, jak się przysługiwałam jednemu z posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, to jedna z osób powiedziała, że kwestia nadmiernej zażyłości to jest jakby nie tylko kwestia zażyłości, ale to jest też kwestia ryzyka rutynowości działania. Mi się bardzo spodobało to sformułowanie, prawda? I wydaje mi się, że patrząc na nadmierną zażyłość, to ja nie ukrywam bardziej z tej perspektywy, już w swoim doświadczeniu patrzę, tak? I na to pytanie uważam, że już subiektywnie każdy biegły rewident powinien odpowiedzieć uczciwie, prawda? Czy nie istnieje ryzyko właśnie rutynowości pewnego działania, które wraz z upływem czasu, tak, im dłużej badamy, no nie opłukujmy się, na takie ryzyko wydaje mi się, że jednak narażeni możemy być, tak,
chociażby właśnie w ten nieświadomy sposób. Ale to mówię, to już dygresja, jeśli chodzi o samo pojęcie tak nadmiennej zażyłości. Mi się bardzo podoba w kodeksie, żeby odnieść tutaj ten fakt, wybaczcie mi to, bo ja chodzę na mecze czasami, to tam, że zwraca się uwagę, zawodowy księgowy regularnie zabiera klienta lub potencjalnego klienta na imprezy sportowe. Chciałbym, żeby mi ktoś odpowiedział, co to znaczy regularnie, to znaczy na każdy mecz. Czy, tak, no ale no, widzicie, to jest właśnie coś, co gdzieś no, chodzimy na. Z rozdziału na... zachęt, tak? Tak, no, zachęty to... i gościnność. Tak, to troszkę tak, tak jest. Jest też nowy rozdział, od razu podpowiem. Nowy rozdział, zachęty właśnie i gościnność, gdzie są podane też wskazówki odnośnie oceny, tak? Czy dana zachęta, czy gościnność jeszcze mieści się w tym zwyczajowo przyjętym. To jest też nowy rozdział ujęty w kodeksie i też on będzie pomocny, tak? Tym bardziej, że ustawa o biegłych rewidentach i kodeks, zapis jest ogólny, tak? Że można przyjąć w zakresie zwyczajowo przyjętej. Natomiast jak to rozumieć, to wskazówki pomocne są właśnie w nowym rozdziale tutaj zawarte, ale, dokładnie 340 ale pomocą kodeksu. Powinien być ten test osoby trzeciej, tak? Tak. Tak. Czyli jak widzą to inni, jak to wygląda być może. Dzisiaj o nim mało mówiliśmy, ale on już był w kodeksie, został znowuż, ta koncepcja jest zawsze doprecyzowywana. Ale wróćmy do kwestii rotacji, bo to jest problem z jednej strony dla firm, które badają nie JZP, ale też z tego co wiem, tu z Agnieszką jak rozmawialiśmy przed naszym porankiem, to też jest olbrzymi problem dla bardzo dużych firm, bo tam te przepisy to już są tak skomplikowane, że czasami naprawdę różnego typu macierze. Kasiu, no to... Na co warto zwrócić jeszcze raz uwagę? Co wchodzi, tak? Bo tu wchodzą nowe przepisy konkretnie dotyczące tego 10-letniego okresu, tak? Tak, tak. Jeśli chodzi o rotację dla przy badaniu firm nie będąc JZP, to jest wprowadzony tutaj wymóg rotacji 10-letniej, tak? Rotacji 10-letniej i podkreślam, to jest zapis, który ujęty jest jedynie w kodeksie etyki. Tak, tego nie ma tego. Tak? W ustawie o biegłych rewidentach mamy rotację dla klientów JZP, natomiast nie ma obowiązku rotacji dla klientów nie JZP. Czyli to jest wymóg, który wynika jedynie na dzień dzisiejszy, oczywiście mówię, tak? Z kodeksu etyki. Tak, nowy zapis, który został wprowadzony w procesie polonizacji, tak? Bo tak, on nie wynika z początku, oryginalnego kodeksu. Tak, tak. I to jest właśnie ten efekt tutaj wprowadzenia zaleceń tak Polskiej Agencji tutaj Nadzoru Audytowego, z którym nie oszukujmy, ta kwestia była też długo przedmiotem dyskusji, tak, jeśli chodzi tutaj o okres. I w zakresie rotacji, no to jest moim zdaniem taki kluczowy, tak, podstawowy zapis, tak, bo jeśli chodzi o jednostki zainteresowania publicznego, no to tutaj w ustawie no, nie mamy zmian w tym zakresie, tak, ten okres pięcioletni tutaj pozostał. Agnieszko, czy mówię do Agnieszki Kliskiewicz-Burnos, myśmy już na ten temat rozmawiali na DK, z tego co pamiętam, ale uważasz, że ten 10-letni okres będzie problemem, jest jakimś wyzwaniem dla mniejszych jednostek? Samo zagadnienie długotrwałej współpracy i wynikającej z niej nadmiernej zażyłości od zawsze było podkreślane, tak, w kodeksie i tak naprawdę od zawsze wymagało rozważenia przez firmę audytorską konieczności zastosowania zabezpieczenia. I tak jak mówiłam wielokrotnie, u jednego klienta 2-3 lata współpracy doprowadzą do poczucia, że osiągnięto pewną rutynę, czy właśnie jakiegoś rodzaju relacje się wkradły, a będą firmy, w których i 15 lat współpracy nie wywoła takiego zagrożenia, bo po drodze zmieni się 3 razy zarząd, zmieni się cała struktura firmy i tak dalej, więc to od zawsze wymagało uregulowania w wewnętrznych politykach firmy audytorskiej i przyglądania się i reagowania. Agencja w wyniku kontroli stwierdziła widocznie, że trzeba to jednoznacznie ograniczyć czasowo i ten okres 10-letni. Z jednej strony no, wyobrażam sobie, że jest problemem, bo małe firmy audytorskie współpracują nierzadko w długim okresie czasu.
ale też współpracują z zupełnie innym sektorem klientów, tak? To nierzadko są firmy rodzinne, małe prywatne biznesy. Tak sobie też myślę, że fakt, że kodeks wchodzi w życie i ma zastosowanie do czynności rewizji, dla których warunki uzgodniono od 1 lipca 2024, to niejako ten problem jest jeszcze daleko przed nami, jeśli rozpatrywać to w kategorii problemu, tak? Bo na szczęście udało się w procesie negocjacji czy ustalania treści kodeksu zachować taką formę i takie regulacje. Problem byłby, gdyby to weszło w życie teraz już i każdy miałby z nas, z małych firm audytorskich, retrospektywnie spojrzeć na okres współpracy, bo mogłoby się okazać niejednokrotnie, że ta współpraca wymaga przerwania. I to powiem więcej, to nie tyle, co by sprawiło kłopot firmom audytorskim, co firmom, co naszym klientom, tak? Więc to na pewno jest jakieś wyzwanie dla małych firm, ale ta perspektywa 10 lat do przodu no daje czas na przeorganizowanie się, na przygotowanie się do tego przepisu, więc myślę, że to nie jest wielki dramat. Myślę, a że obowiązek to się reakcji był od zawsze i rozważania, czy aby ta współpraca, przecież mieliśmy od zawsze w politykach jakości obowiązek określenia, jakie zabezpieczenia przy jak długotrwałej współpracy firma stosuje. Tutaj na pewno w większej firmie można doświadczyć tych okresów, tego cool-off period, czyli tych okresów takiego schłodzenia relacji, czyli odsunięcia od zlecenia, tak? Agnieszko, mówię do Agnieszki Milek-Grządki, u was ten temat jest chyba ważny, bo z kolei w JZ-pach, no to tutaj te pełnienie różnych ról bardzo wpływa potem na to, co możemy robić i jak długo to trwa, prawda? Jak to wygląda? Ja może jeszcze na początek powiem, tylko to odniosę się do tego, co Agnieszka mówiła i ty, że no bo to, że uchwałą przyjęto, czy właściwie polonizacją uchwałą też kodeks jest sformułowany, że to jest prospektywnie, to jest bardzo, tak, znaczy pozwala to na zarządzanie tym procesem zmiany w odpowiedni sposób. Tak. I przez to, że nie wymuszana jest rotacja na już. Tak, natomiast, tak. Natomiast to, do czego ja bym zachęcała osobiście, to jest no nie czekanie do tych 10 lat, tylko właśnie takie przy pierwszej tak zwanej lepszej okazji zastanowić się nad tym ryzykiem zażyłości, ocenić go tak jak to tego standard wymaga i dokonywać tych zmian, no rotować, bo to chodzi też o to, żeby ten duch był oddany tej regulacji, tak? Jeżeli w rotacji chodzi o eliminowanie czy redukowanie zażyłości, ryzyka zażyłości do ryzyka zażyłości, które powstaje w okresie, znaczy buduje się, tak? Ta zażyłość się tworzy poprzez upływ czasu, to właśnie jedynym rozwiązaniem czasami jest właśnie zrotowanie, czyli po prostu zakończenie współpracy z danym klientem, tak? Jeżeli nie ma takiej możliwości, jak jest w większych firmach, że po prostu rotuje personel, nie rotuje firma i to jakby nie ma problemu ze znalezieniem tych innych kluczowych biegłych rewidentów, którzy mogą przejąć. I odnosząc się do tego, jak to u nas jest, to my już tak z 5 lat co najmniej mamy wymóg taki wewnętrzny, że w stosunku do badań JZP również wymagamy tej rotacji. No po pierwsze wtedy, kiedy jest ryzyko zażyłości, to jest ten zapis ogólny, tak? I kiedy jest ryzyko zażyłości na tyle duże, że nie można tego zredukować do akceptowalnego poziomu i to jest jakby bez względu na okres współpracy, no a już bezwzględnie po tych 10 latach
osiągnięcia tej współpracy z klientem, nie OZP, badania, jest wymagana rotacja. Natomiast to, co przyjęliśmy, a to, co teraz po zmianie polonizacyjnej musimy zmienić, to jest to, że my wtedy ten oryginalny nasz przepis, nasz wewnętrzny wymóg to był taki, że 10 lat, ale jeśli są specyficzne fakty i okoliczności, które pozwalałyby na wydłużenie tego maksymalnego okresu zaangażowania jeszcze o jeden rok, maksymalnie dwa, to właśnie w wyjątkowych przypadkach można było, uzyskawszy zgodę odpowiednich osób, jeszcze te 10 lat przedłużyć do powiedzmy 11 czy maksymalnie do 12. Po zmianie polonizacyjnej takiej możliwości już nie ma. No tu dochodzi jeszcze ta kwestia, że w większej firmie dochodzi rotacja osób. To też oczywiście dotyczy zmian personalnych w postaci awansów czy innych spraw, które no mają miejsce naturalnie. Tak, tak, i często też po stronie klientów są zmiany takie organizacyjne, które no, ludzie też odchodzą wszędzie i u nas i awansują i u klientów tak samo. Tak. Więc to jakby jest taka naturalne zmiany, które przeciwdziałają temu ryzyku zażyłości, to jak najbardziej. No dobrze, to chyba tutaj bym przeszedł jeszcze do troszkę o wynagrodzeniach rozmawialiśmy. Ja bym chciał poruszyć jeszcze jedną kwestię. Nie wiem, na ile to jest obecne w mniejszych firmach, jeżeli ktoś z Państwa, którzy przysługujecie się, może napiszcie nam na czacie, bo chciałbym zadać jeszcze pytanie, bo duża zmiana, Kasiu, to są też świadczenie innych usług, tak? To jest ta zmiana, która też jest taka dość pokaźna. Inne usługi niż atestacyjne i właśnie łączenie tego, czy możemy, wysokość też wynagrodzeń odpowiednio za te usługi. Czy tu chciałbym Was wszystkie poprosić o krótki komentarz, jak patrzycie na te inne usługi atestacyjne, na co zwrócić uwagę. Kasia, może Ty zacznij, na co właśnie zwrócić uwagę w zakresie tych innych usług, które się pojawia w kodeksie. Tak jak powiedziałam na początku, kodeks jakby tę kwestię rozpatruje w perspektywie oceny dwóch czynników, tak? Czyli po pierwsze, czy świadczenie usługi nieatestacyjnej stwarza ryzyko przyjęcia obowiązków zarządczych. I drugi aspekt, który został podkreślony w kodeksie etyki poprzez dodanie, jak tutaj już podaję, nowego paragrafu, tak? To jest dokładnie R614, też R, tak? Czyli wymóg. I on dotyczy wszystkich klientów badania, tak? Czyli dla wszystkich stosowany, że przed wykonaniem usługi nieatestacyjnej firma lub firma należąca do sieci ustala, czyli ma obowiązek ustalić, tak? Czytamy, czy wykonanie tej usługi może stworzyć zagrożenie autokontroli, tak? Czyli ten drugi aspekt, tak? Czyli zagrożeń, tak? Związanych autokontroli wynikających ze świadczenia usług atestacyjnych został w kodeksie tutaj wyraźnie podkreślony. W tym zakresie kodeks rozszerzył zakres wskazówek pomocnych do oceny, tak, właśnie czy świadczenie usługi nieatestacyjnej mogłoby się wiązać właśnie z zagrożeniem autokontroli. Podaje też szereg nowych zabezpieczeń, tak, jakie firma audytorska może zastosować, aby te zagrożenia zminimalizować. Tutaj jako nowe, tak, też podane jest to, co tutaj mówicie, tak, czyli zaangażowanie odpowiedniego kontrolera, tak, właśnie do oceny, czy takie usługi mogłyby takie ryzyko stwarzać. Natomiast kodeks też zawarł dodatkowe wymogi dla jednostek zainteresowania publicznego, podkreślam dodatkowe, tak, i one tutaj związane są z obowiązkiem informowania, tak, osób sprawujących nadzór, związane właśnie ze świadczeniem usług nieatestacyjnych. I tutaj jako przykład, tak, podam paragraf, który jest zapisany, to jest 621, też oznaczony literką R, w którym tu jest napisane, że zanim firma badająca sprawozdanie finansowe JZP lub firma należąca do sieci, tak, przyjmie zlecenie na świadczenie usługi nieatestacyjnej, to jest właśnie zobowiązana poinformować, tak, osoby sprawujące nadzór. I tutaj jest podane, tak, że świadczenie danej usługi nie jest zabronione i że nie stworzy zagrożenia dla niezależności. To jest nowy zapis, tak? Nowy zapis tutaj ujęty w kodeksie
tutaj etyki, tak? Muszę zapytać Agnieszkę Milek-Grządkę, bo tu się istotne rzeczy zmieniły, prawda, Agnieszko, że no jest dużo większa rola Komitetu Audytu i tam akceptacji, to znaczy można odrzucić. Jak to wygląda właśnie? Jakie są wasze doświadczenia w tym zakresie? Jeśli chodzi o kwestie świadczenia usług nieatestacyjnych, tam jest chyba taka, to co właśnie Kasia cytuje, możliwość po prostu niezgodzenia się na świadczenia tej usługi, tak? Tak, tak. To, co jest istotne, to jest właśnie to, co nowe jest istotne w tym kodeksie, to jest to właśnie konieczność uzyskania zgody, ale nie takiej zgody, jak w rozumieniu rozporządzenia 537 dla JZ-ów obecnie mamy do czynienia, czyli że po prostu Komitet Audytu wyraża zgodę na świadczenie, tylko takie, to po angielsku się nazywa concurrence, czyli to tak naprawdę to jest takie potwierdzenie, że ta dodatkowa usługa inna, atestacyjna, nieatestacyjna może być świadczona. I, czy mamy wspólne zrozumienie, że ona nie zagraża? Zrozumienie tak? I to jest takie potwierdzenie tego mojego wniosku jako biegłego rewidenta, że ona nie zagraża, to oczekuje się, że Komitet Audytu czy osoby sprawujące nadzór generalnie potwierdzą ten mój wniosek z tej mojej oceny. No zgodzą się z tym, tak? I to po prostu trzeba uzyskać. Ja na to patrzę jako na taką jakościową zmianę, bo co prawda jak się weźmie pod uwagę też artykuł 136 w stosunku do badanych JZ-ów, tych naszych JZ-ów takich ustawowych, to też 136 ustęp 3 jest oczywiście napisane, że te usługi, które się mieszczą na białej liście, mogą być świadczone po dokonaniu przez Komitetu Audytu oceny zagrożeń niezależności i zagrożeń wynikających właśnie z ich świadczenia. Natomiast to znaczy, wiemy, że Komitet Audytu takiej oceny, właśnie na bazie tego artykułu 136 musiało dokonywać wcześniej też, ale teraz nie musiały się z nami dzielić tą oceną i tym concurrence, tak, teraz po zmianie Komitetu Audytu jednak powinny nam taką ocenę, najlepiej na piśmie przekazać, takie potwierdzenie tego zrozumienia i swojej własnej oceny. To jest dla mnie taka zmiana jakościowa. Na pewno należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie tego typu rozważania muszą być absolutnie bardzo dobrze udokumentowane i kodeks tu, Kasia, podpowiada nam, co powinno być udokumentowane, prawda? Tam jest szereg zapisów, które mówią, co należy rozważyć, co wziąć pod uwagę, co udokumentować, jakie kluczowe osądy dokonujemy na tym etapie, założenia, prawda? To są te elementy, które też się pojawiają, więc jeśli świadczymy inne usługi, no to na to zwracam uwagę. Natomiast Piotr, jeszcze może jedną, to taki niuans, ale on jest w sumie ważny, bo chodzi o to, żeby to rozróżnić, zwłaszcza jak nam się nakładają te dwa frameworki, czyli AS2 plus rozporządzenie dla JZ-ów, tych naszych unijnych tak zwanych, że to, co wymaga rozporządzenie 537 w stosunku do badanych JZP i uzyskiwania tych zgód, to dotyczy usług, wszystkich dodatkowych usług innych niż badanie. To, czego AJESBA wymaga, to jest to concurrence właśnie, to potwierdzenie tej oceny i zgoda, to odnosi się do usług nieatestacyjnych, tak? I tu, czyli ten jakby zakres tych regulacji, on nie do końca jest tożsame i to ma znaczenie czasami, tak, no bo pod nową AJESBą my nie musimy iść po tak zwany concurrence, po to potwierdzenie dla przeglądu, tak, śródrocznego, bo jest to usługa atestacyjna. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem 537 ja i tak muszę dostać zgodę Komitetu Audytu na jej świadczenie. To jest taki niuans, ale warto o tym pomyśleć, sobie to uporządkować, że ta concurrence z ASB wynikające to jest dla usług nieatestacyjnych, te zgody wymagane, rozporządzenie 537 jest dla usług wszystkich, poza pytaniem. Jasne. Agnieszko, tutaj do Agnieszki Kryśkiewicz-Burno się zwracam. Agnieszko, czy przetoczyła się dyskusja wiele lat temu, jak to audytorzy powinni też skupiać się na tych innych usługach, albo inaczej rozwijać, może skupiać to złe słowo, przepraszam. Natomiast właśnie mniejsze firmy, mamy te inne usługi nieatestacyjne, czy raczej obserwujesz, że tak jak powiedziałaś, skupiamy się na usłudze atestacyjnej i właśnie nie wchodzimy w inne, te nieatestacyjne dla danego klienta. Jak to wygląda?
wygląda? No, z perspektywy firm małych, z którymi mam kontakt, to absolutnie jest to skupienie się na usługach atestacyjnych. Te inne usługi rzadko, a to dlatego, że no, małe firmy audytorskie mają ograniczone zasoby, więc ten wachlarz i oferta usług jest znacznie węższa, tak? Tu można powiedzieć, w małej firmie audytorskiej jest coś na kształt, powiedziałabym nawet specjalizacji, jeżeli chodzi o zakres usług, bo nie ma zasobów, tak. Więc to jest pewnie z perspektywy małych firm mniejszy problem. Z drugiej strony bywają sytuacje, że to jest problem, bo biorąc pod uwagę odbiorcę naszych usług, czyli no ten sektor bardziej prywatny, MŚP, to czasem oczekiwania klientów są takie, że ten kontakt z tym jednym audytorem, z tą jedną firmą audytorską jest jedynym kontaktem z ekspertem tego formatu, w związku z czym on już chciałby współpracować w każdym zakresie właśnie z tym biegłym i w zakresie, nie wiem, doradztwa i jakiegoś wsparcia. Także to czasem bywa problemem, bo oczekiwanie rynku jest takie, żeby te inne usługi świadczyć. Natomiast to oczywiście jest kwestia indywidualna zasobów i firmy audytorskiej. Tutaj może taki jeden wątek, który warto rozważyć, bo chciałbym do niego dojść. Może Kasię też jeszcze poprosić o krótki komentarz. To jest kwestia, że w trakcie procesu badania my często też w jakiś sposób zalecamy przecież. To nawet wprost w kodeksie jest wpisane, że przedstawienie korekt jest akceptowane i nie musimy uzyskiwać zgody tutaj na świadczenie tego typu wskazań, tak? Zaleceń. Ale to chcesz powiedzieć, że tego nam też nie wolno? No chcę powiedzieć, że spotkałem się w kontroli pana z podejściem, że biegły nie powinien dokonywać porad i zaleceń, a tutaj kodeks właśnie mówi o tym, że jeśli one są w świetle wykonywanej przez nas pracy, tak? Badanie. Właśnie Kasiu, co tutaj kodeks mówi? Czy możemy, czy nie możemy? Bo tam no, mówi o tym, że może to stwarzać zagrożenie, no ale jeżeli wykonujemy i nie zarządzamy, no to chyba jednak mamy prawo do tego, jak to jest. Tutaj mam dla was dobrą informację, tak? Dla wszystkich biegłych rewidentów. Dlatego, że kodeks etyki dobre. Właśnie w nowej wersji tak zawarł w tym aspekcie nowe wskazówki, tak, które właśnie tutaj będę chciała przedstawić, żeby zilustrować, w których miejscach kodeksów mamy te zagadnienia uregulowane. Tak? Więc tutaj już pomoc załączam. Zacznę może od przypisu... Pokaż slajdu, Kasiu, jakbyś mogła zwiększyć troszeczkę, bo mamy ekran. Dobrze, już tutaj mam nadzieję, że... O, super. Tak, więc punkt wyjścia, tak? Punkt wyjścia to jest rozdział 400. Tak, rozdział 400, w którym jest napisane, że ja tutaj Państwu to podkreślam, że udzielanie porad i wydawanie zaleceń w celu wsparcia kierownictwa klienta badania w wypełnianiu jego obowiązków, po pierwsze, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności zarządczej, ale kodeks podkreśla, nie stanowi, ale kodeks tutaj zaznacza, że może stwarzać zagrożenie autokontroli, tak? Więc tutaj to jest punkt wyjścia i szersze wskazówki na ten temat ujęte są w rozdziale 600, czyli tak jak tutaj rozmawiamy, to jest rozdział, który w całości jest właśnie poświęcony świadczeniem usług nieatestacyjnych dla klientów badania. I tutaj co na ten temat mówi kodeks, tak? Po pierwsze, tak, kodeks rozstrzyga te kwestie w podziale na klientów nie JZP i JZP. I tutaj kluczową jakby kwestią jest, tak, to obliguje firmę audytorską do stosowania, tak? Tutaj kodeks się odwołuje do ramowych założeń koncepcyjnych, ale w celu dokonania oceny i reakcji na zagrożenie. Czyli tak podsumowując, tak, mówię oczywiście o klientach badania nie JZP. Kodeks stwierdza, że nie stanowi przyjęcia tutaj obowiązków zarządczych, ale
może stwarzać zagrożenie dla podstawowych zasad etycznych, więc firma audytorska, tak, dokonując oceny, czy tak jest, ma, jest zobowiązana dokonać oceny, tak, czy udzielanie porad bądź takich zaleceń może właśnie stanowić zagrożenie dla podstawowych zasad etycznych bądź dla, oraz dla niezależności. Jeśli chodzi o klientów badania JZP, tutaj dodatkowe wymogi są zawarte w rozdziale 600, tak, w paragrafach odpowiednio 16 i 17. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę, że jest właśnie nowy, tak, paragraf podany w kodeksie etyki, który, jak tutaj Państwu podaję, dotyczy wszystkich klientów. I tutaj kodeks wyjaśnia, tak, kiedy, tak, udzielanie porady może właśnie stwarzać zagrożenie autokontroli, czyli innymi słowy, do jakiej oceny, tak, tutaj obliguje firmy, jaką należy dokonać, właśnie świadcząc tutaj udzielanie porad bądź podawanie zaleceń. I tutaj widzicie Państwo, tutaj wyraźnie tutaj mowa o tym, czy świadczenie takiej usługi, no, może wpływać po prostu na badane sprawozdanie finansowe, tak, gdybym miała jakby podsumować zapisy, które są w tych dwóch punktach podane w kodeksie, czyli pod tym kątem, tak, tutaj kodeks nakazuje, tak, to jest też paragraf oznaczony literką R, czyli wymóg, czyli obliguje, tak, dokonania oceny, jeśli chodzi właśnie o udzielanie tego, oświadczenie tego rodzaju, że tak powiem, w cudzysłowie usługi. Wymogi, tak, dla klientów jednostek zainteresowania publicznego też tak naprawdę, tak, zmierzają do dokonania oceny, tak, czy świadczenie, udzielanie porady będzie stanowiło zagrożenie tutaj autokontroli. Więc jest to kwestia, tak, do rozważenia indywidualnego przez firmy audytorskie. Natomiast podkreślam, tak, w kodeksie, jeszcze raz go pokażę, tak, w rozdziale 400 macie Państwo wyraźnie tutaj napisane, że udzielanie porad i wydawanie zaleceń, tak, w celu wsparcia kierownictwa klienta badania, no nie stanowi, tak, przyjęcia odpowiedzialności tutaj zarządczej. Jesteśmy zobowiązani tego rodzaju porady rozpatrywać, ale w kontekście właśnie zagrożenia autokontroli, tak, która tutaj zostało to jakby doprecyzowane, tak, bo to są nowe zapisy, które dalej tutaj Państwu podaję, ujęte w kodeksie etyki. Dobrze, ponieważ patrzę na zegar, powoli zbliżamy się do końca. Chciałbym może króciutko poprosić o podsumowanie też każdą z Was w jednym zdaniu na koniec, co dla Was jest najważniejsze, co, na co zwrócić uwagę, co chcecie podkreślić, jeśli chodzi o ten nowy kodeks. Zanim udzielę Wam głosu, to chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że Komisja Etyki pracuje i będziemy publikować różnego typu materiały. One zresztą są już w sekcji dotyczącej kodeksu etyki na stronie, także zachęcam do zapoznawania się. Są omówienia poszczególnych zmian, które miały miejsce w tym okresie przed zmianą kodeksu etyki, są komentarze ISB. Także naprawdę jest bardzo dużo materiałów, które są dyspozycyjne. Kasia też przygotowała podsumowanie zmian, które też niedługo się tam ukaże. Będą szkolenia, bo też przygotowujemy cały pakiet szkoleń związanych z kodeksem etyki. Wiem, że znowu z sondażów na LinkedInie wynikało, że no wielu z nas naprawdę raz do roku, a nawet rzadziej zagląda do kodeksu. Wielu z nas zagląda częściej. Mam nadzieję, że będziemy zaglądać częściej po to, żeby poznawać, wracać do tych zapisów. To może zacząłbym tutaj może od Agnieszki Milek-Grządki. Agnieszko, gdybyś ty miała w trzech jeszcze zdaniach na koniec podsumować, na co warto zwrócić uwagę, co przykuwa Twój wzrok. Ja bym zwróciła uwagę, to co ja zwracam, na co ja zwracam i moja firma uwagę, jeśli chodzi o te zmiany, to są dwie, czyli na te zmiany dotyczące wynagrodzeń, samego poziomu ustalania wynagrodzeń, jak i też ujawniania czy komunikowania z osobami sprawującymi nadzór, zwłaszcza w ASBP-ie, czyli w tych jednostkach będących JZP w rozumieniu kodeksu etyki ASBA. To jest jedna rzecz i jeszcze a propos tych wynagrodzeń, to chciałabym powiedzieć, że
Korzystajmy z tego, co ASB zrobiła w tym kodeksie, z tego doprecyzowania, uzupełnienia wytycznych odnoszących się do tego, jakimi cechami ten poziom wynagrodzenia powinien się charakteryzować, no właśnie w szczególności, że ma nam zapewnić komfort pracy i zapewnienie jakości, że to badanie jest jakościowe, że ono jest zgodnie z wymogami standardów wykonane. I to jest oręże, którym powinniśmy się posługiwać też w komunikacji i z osobami sprawującymi nadzór i w ogóle no, tak z klientem potocznie mówiąc, bo to jest ważne, żeby te wynagrodzenia były na odpowiednim poziomie, żeby nam ten komfort dawał i żeby ta jakość była chroniona. Także posługujmy się tymi wymogami i wytycznymi z ASB. Druga rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to są te wymogi dotyczące świadczenia usług dodatkowych, tych nieatestacyjnych. To już Kasia trochę powiedzieliśmy. To, co ja widzę jako taką fajną zmianę, taką bardzo pomocną, to jest ten dwutorowy test do oceny zagrożenia własnej pracy, czyli tej autokontroli. To nie jest tylko, znaczy ten dwutorowy test stosuje się do każdej, do oceny każdej usługi nieatestacyjnej, która miała być świadczona dla NIOZ-ów i IOZ-ów. To jest takie uporządkowanie tego, o co w tym wszystkim chodzi, w tej autokontroli chodzi. Także to z mojej strony te dwie rzeczy, wynagrodzenia i świadczenie usług nieatestacyjne. Ja odbieram ten twój komentarz, że jeżeli rozmawiamy o naszych wynagrodzeniach, to kodeks etyki jest bardzo dobrą przesłanką, żeby uzasadniać ich wysokość. Zwłaszcza podnoszenie wynagrodzeń w kontekście zmieniających się wymogów prawa dla nas, tak, standardów. Standardy się ciągle zmieniają, mamy coraz to nowe obowiązki, też wynikające ze zmian regulacji prawnych, więc to po prostu musimy te wynagrodzenia odpowiednio ustalać, tak, żeby to wszystko można było zrobić, żebyśmy to wszystko mogli wykonać. A nie jest to ostatnie słowo ASB, bo jest bardzo dużo kolejnych zmian, które są w kodeksie, przepraszam, w Komisji Etyki, które procedujemy, omawiamy, dotyczące technologii, dotyczące grup kapitałowych, dotyczące za chwilę zrównoważonego rozwoju. Także naprawdę będzie znowuż pakiet do przeczytania. Bardzo ci dziękuję. Kasiu, z twojej strony, jako ta, która patrzysz, tutaj padały pytania jeszcze odnośnie tej, widziałem, rotacji, tak? Ta rotacja dotyczy nowych projektów. Do przodu, już żeśmy o tym mówili. Kasiu, z twojej strony, na co byś zwróciła uwagę? Tak, no tutaj na pewno powtórzę też za Agnieszką, na pewno wszystkie kwestie dotyczące wynagrodzeń, tak? Właśnie wskazówki, tak? Zawarte w kodeksie etyki. Tym bardziej, że ustawa o biegłych rewidentach no dość ogólnie jakby te kwestie reguluje, tak? Na poziomie ogólnym nie mamy tutaj jakby wytycznych, tak? Odnośnie tego, co to znaczy, że wynagrodzenie odzwierciedla pracochłonność, tak? Że na poziom wynagrodzenia nie ma wpływ świadczenie innych usług. I tutaj w kodeksie jakby zawarto szereg nowych wskazówek, które są pomocne, tak? Mówię do oceny, czy poziom wynagrodzenia nie stwarza właśnie tutaj zagrożeń. Tutaj jeszcze może dodam, tak, bo tutaj byśmy tego nie powiedzieli, ale też w kodeksie etyki to, co jest nowe, to jakby dodano, to jest właśnie wynika to ze zmian wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania jakością, to w kodeksie etyki też tutaj dodano, że system zarządzania jakością, tak, wewnętrznej kontroli jakości jest też zabezpieczeniem, tak, czyli tu jest napisane, że ten system to jest też jakby system, który może wpływać na ocenę, czy zagrożenia dla niezależności są na akceptowalnym poziomie, czyli innymi słowy polityka zarządzania jakością udokumentowana w systemie zarządzania jakością też pozwoli firmom audytorskim, aby udokumentować, tak, podejście do przestrzegania tutaj tego wymogu właśnie w zakresie dokumentacji, tak, więc tutaj na to też chcę zwrócić uwagę. Jeszcze, żebym tutaj nowego powiedziała, no dla mnie też wydaje mi się, że polonizacja jest też jednak istotna, tak? I też to, co mówię, że zwracamy uwagę w szczególności na te kwestie, gdzie przepisy ustawodawstwa krajowego inaczej regulują dane zagadnienie, a jeszcze mówiąc w szczególności tam, gdzie one są bardziej
restrykcyjne. Tak? Te zmiany, jakby te zapisy są ujęte w kodeksie etyki i one będą jakby pomocą, by może już nie przeglądać różnych aktów prawnych, tak, to szczególnie gdy jest sporo pracy, tak, to jest to po prostu ujęte w jednym miejscu. Bo też pamiętajmy, że kodeks etyki jest dokumentem międzynarodowym, tak? On obowiązuje nie tylko w Polsce, ale też w wielu różnych krajach, więc też jego przygotowanie jakby no, ma troszkę inne znaczenie, ale musimy czytać kodeks etyki z uwzględnieniem ustawodawstwa tutaj krajowego, tak? Też, które te kwestie etyczne poruszają, tak? Więc tutaj to jest też na to też chciałabym zwrócić uwagę. I też tutaj powiem o pewnej planowanej zmianie, tak, która nas czeka, najprawdopodobniej nas czeka, tak, w określonej przyszłości, to jest zmiana definicji jednostek zainteresowania publicznego, tak, to ESMA już opublikowała te zmiany, one jeszcze nie są przyjęte tutaj przez Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, ale to jest też zmiana, która no, może wpłynąć, tak, na pracę, ale to jest przyszłość, tak, i tylko zwracam uwagę na ten aspekt. Jeśli chodzi o planowaną zmianę, tak, w kodeksie, która akurat w podręczniku z roku 2022, no ona nie jest ujęta, tak, to jest to, co czeka nas w przyszłości. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu. Ostatnie słowo należy do Agnieszki Kryśkiewicz-Burnos. Agnieszko, z Twojej perspektywy, podsumowując to nasze spotkanie, na co Ty byś chciała zwrócić uwagę? Zwracając uwagę, czy podkreślając to, co jest istotne dla mniejszych firm audytorskich, to w mojej ocenie rotacja dla niej JZP, to jest kluczowa kwestia i konieczność zaangażowania w celu zabezpieczenia zagrożenia nadmiernej zażyłości, konieczność zaangażowania kontrolera jakości spoza firmy audytorskiej, będę podkreślać uparcie spoza, przy przekroczeniu tego 30-procentowego progu, ale ponieważ mam, jak powiedziałeś, ostatnie słowo, to tak puentując to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to chciałam powiedzieć, że etykę trzeba mieć w sercu i tak naprawdę kodeksy zawodowe, kodeksy etyki służą do manifestacji wszystkim na zewnątrz, jaką postawę prezentujemy. Bo co do zasady, tak jak mówię, nikt się etyki nie nauczy, nikt nie wyczyta jej z kodeksu. Tam są pewne wskazówki. Stąd ja, jako że ja widzę szklankę częściej do połowy pełną niż pustą, to te wyniki ankiety pokazujące, że tam aż 58% raz na rok zerka do kodeksu etyki, to jest dobry sygnał, bo to znaczy, że wszyscy doskonale znają kodeks etyki, mają etykę w sercu i tak naprawdę nie mają potrzeby i konieczności analizowania tych zapisów, bo to wszystko jest jasne. A na zakończenie chciałam, jeden z kolegów kiedyś podzielił się taką definicją czy wizualizacją dylematu etycznego. Kiedy my mamy do czynienia z dylematem etycznym? No nie wtedy, kiedy coś jest zgodne z prawem i zgodne z etyką, bo wtedy nie mamy problemu, tak? Nie wtedy, kiedy coś jest sprzeczne z prawem i sprzeczne z etyką, bo wtedy też nie mamy problemu, mamy jasność. Dylemat etyczny jest wtedy, kiedy coś jest zgodne z prawem, ale nieetyczne, tak? Tu stajemy na rozdrożu, albo coś jest niezgodne z prawem, a etyczne i moralne. I to takie okoliczności są trudne i są dylematem. Także z tym chciałabym Państwa dzisiaj pozostawić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja chciałem podziękować moim prelegentom. Mieliśmy okazję poruszyć tematykę kodeksu etyki. Oczywiście zachęcamy do kontaktu też z Komisją Etyki, do kontaktu z oddziałami regionalnymi. Tam też często etyką się zajmujemy. Jeżeli jakiekolwiek pytania koleżanki, koledzy macie, to prosimy o kierowanie ich. Jeżeli są zagadnienia, które chcielibyście, żebyśmy omówili szerzej, jesteśmy otwarci, żeby takie spotkanie jeszcze zorganizować w ramach etyki. Może przyjrzeć
świecie bliżej i pewnym zagadnieniom zachęcamy do dzielenia się tym, co Was interesuje. A mi pozostaje powiedzieć, życzę dobrego dnia wszystkim z etyką i wykorzystania dobrego tych 30 paru dni, które nam zostało, czytania, zapoznawania się i wykorzystywania kodeksu etyki w pracy, w praktyce, tak jak powiedzieliśmy, między innymi przy określaniu naszych wynagrodzeń, abyśmy mogli odpowiednio być wynagrodzani za pracę, którą wykonujemy. Szanowni Państwo, ja zanim serdecznie podziękuję Państwu za podzielenie się swoją wiedzą w zakresie prac dotyczących zmian w kodeksie etyki, nie byłabym sobą, gdybym nie podkreśliła, nie zachęciła Państwa do udziału w szkoleniach. W tematyce obligatoryjnego doskonalenia zawodowego znajdą Państwo temat zmian kodeksu etyki, na który serdecznie zapraszam już po wakacjach w ofercie regionalnych oddziałów i również w ofercie Centrum Edukacji znajdą Państwo szkolenia z tego zakresu. Także zapraszam, ponieważ widzą, tak jak Państwo widzą, zmian jest dużo, mamy nowe przepisy, mamy zmienione przepisy, także serdecznie zachęcam do udziału w szkoleniach. Bardzo dziękuję Państwu za poprowadzenie tego poranka i za owocne spotkanie. Szanowni Państwo, powoli zbliżają się wakacje, natomiast jeszcze przed nami jeden poranek i właśnie chciałabym zaprosić Państwa, w dniu 18 czerwca odbędzie się kolejny ósmy poranek. Tym razem będziemy mówili o tematyce, powrócimy do tematyki ESG, tematyki zrównoważonego rozwoju, także zapraszam Państwa do śledzenia naszej oferty, naszych komunikatów, a na dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję, no i do zobaczenia przy kolejnym poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Dziękujemy.